Cześć, witajcie na kanale Git. Dzisiaj z Wami Jacon i Doman. Siemanko. Przyjechał do nas Flip 6, Tonsil Flip 6 i planujemy go sprawdzić. Ale JBL Flip 6 też do nas przyjechał. Co znajdziemy w pudełku? W pudełku oprócz głośnika znajdziemy kabelek jack-jack, kabelek do ładowania USB na USB typu C, no i instrukcja obsługi. I w zasadzie jest to cała zawartość zestawu. Ładne pudełeczko. Wizualizacja, najważniejsze informacje i już na pierwszy rzut oka możemy zobaczyć, że różni się od biedronkowego Moevi tym, że ma 4000 mAh, jeśli chodzi o baterię. Na pewno jeśli patrzycie na ten głośnik, wygląda znajomo, bowiem niedawno nagrywaliśmy głośnik Moevi, który wyglądał identycznie, różnił się tylko logiem w zasadzie, ale pierwsze różnice są już zauważalne na pudełku, tak jak wspominałem wcześniej, ale przejdźmy do specyfikacji naszego głośnika. Wymiary to 75x75x186 mm, waga 573,4 g, bo żeśmy jeszcze ważyli przed testem, sprawdzając właśnie z Moevi. Jeśli chodzi o baterię, no to mamy 4000 mAh, według producenta pozwoli nam do 10 godzin odtwarzania muzyki, czas ładowania to 3 godzinki. Oczywiście ten czas może być zdecydowanie dłuższy bądź zdecydowanie krótszy. Wszystko zależy od tego, na jakim poziomie głośności będziemy słuchać. W takim sądzę około 30% głośności zdecydowanie te 16 godzin będziemy w stanie uzyskać. Jeśli chodzi o maksymalną moc naszego tonsilka, to jest 20 W. Dokładnie tak jak w przypadku głośnika biedronkowego. Natomiast maksymalna głośność to w okolicach 89 do 91 dB, oczywiście w zależności, którą stroną go przekręcimy. I podobnie, już teraz mi się przypomina, podobnie było z tamtym Moevi, chciałem powiedzieć tym. Ale tu było troszeczkę gorzej niż w przypadku tamtego głośnika, bo wydaje mi się, że tu jest trochę więcej wyższych tonów. Tak. Specyfikacja za nami, tak więc przejdźmy do wyglądu. Ale co możemy mówić o wyglądzie? Możemy wrzucić linka do testu głośnika biedronkowego, bo to, co jest na pierwszy rzut oka, to jest różnica w przypadku nazwy producenta. No i jedyno. A pod to zaślepką może jest inny kolor pod zaślepką. No nigdy nie mogę otworzyć. Trzymaj no. Tego, bo jest otwarty. Roztwarty. Czerwony jest pod spodem też. No nie, jest taki sam. No ładnie jest wykonany, no nie ma... Ale nie to Moevi jest, oddawaj. Nie ma absolutnie co zarzucić, bo podoba mi się ten głośnik, jest wszystko to do siebie pasuje, no ale no to samo mówiliśmy w przypadku głośnika biedronkowego, więc nie będziemy się za bardzo nad tym rozwodzić, przedłużać tego testu. No tylko szybko powiedzmy, z przodu przyciski i ten zaślepka z gniazdami, dioda na górze, pokrętełko i to, na co narzekaliśmy, czyli nie ma dotykowego przycisku za chwilę, czyli jeszcze tkaninka ładnie naciągnięta, to jest bardzo dobrze wszystko wykonane, spasowane, nóżka na spodzie z membraną pasywną, membranka wibruje, jak głośnik gra, no i czarny jest. Jest mikrofon, możemy sobie prowadzić wideo. Tak. Regulacja podwójna. Tutaj regulacja i tutaj regulacja głośności. Można tu i tu regulować, co ciekawe, oddzielnie jest, ale jedna na telefonie. W sensie. Dokładnie tak. No i co chciałem jeszcze sprawdzić? Odpal muzykę, bo chciałem sprawdzić, czy tak samo jak w przypadku Moevi przycisk M będzie nam pauzował utwory. Bo przyznam się, że... Klikniesz play, to powinno ruszyć. Dokładnie tak samo. Posłuchajmy na Flipie 6. Tylko co powiem, puścił mu. Ja też. Pan po najniższej linii dzisiaj idzie. Połowa głośności. No to teraz może Don't Wanna Sleep. Okay.
Bogusia żona. I teraz mamy odebrać i zniszczyć, czy nie niszczyć? Dziękuję. Uratuję ci małżeństwo. Dziękuję, bo już bym chciał zniszczyć. Coś rockowego teraz. Hip-hopowego zapuścimy. Ostatnia piosenka. Nie spodziewał się przerwy. Burzyk okrzyki gotowe. Takie skutecznie. Marzec się zbliża. Oj, nie w tą stronę. No nie ma co oszukiwać, podoba mi się jakość brzmienia tego głośnika. Wydaje mi się, że współgra tu w miarę ze sobą wszystko, poza delikatnie chyba wybitymi, wysokimi tonami, bo w niektórych momentach są dość ciężkie i takie kujące w ucho. I też na maksymalnej głośności to słychać, o ile w Moebi, tym głośniku Bluetooth. Właśnie nie chciałem tak bardzo odnosić się do tamtego, bo oczywiście zrobimy wam osobne porównanie. Nie będę też jakoś mega do jakości dźwięku odnosił, bo zrobimy to porównanie. Czekaj, przyciszę trochę. Ale chcę tylko powiedzieć, że tam na maksymalnej głośności nie wybijały się te wysokie tony, jak robiliśmy odsłuch, jak robiliśmy pomiar. A tutaj się trochę bardziej wybijają, ale mimo wszystko głośnik sprawia wrażenie, jakby był prawie 360 stopni. Ten dźwięk jest przestrzenny i się dobrze rozchodzi po pomieszczeniu. Przyjemnie mimo wszystko też słychać w niektórych momentach niskie tony. Wypozycjonowanie średnie, niskie, wysokie ogólnie jest okej, tylko te wysokie się trochę za mocno wybijają. No i to muszę zdradzić, słychać, że jest różnica. W blind teście pewnie jak zwykle powiemy na opak i źle, ale czuć, że jest różnica, jak się bezpośrednio z tego samego smartfona na ten sam utwór przełącza na szybko, to Moebi i Tonsil trochę inaczej brzmią. I to jest ciekawe. Tak, ale o tym jak brzmią więcej powiemy wam w osobnym materiale. W tym momencie Tonsil kostuje 239 zł. Jego regularna cena przed premierą Moebi było to 339. Uważam, że 339... kurczę... Nie była to straszna cena. Nie była to straszna cena za głośnik tak wykonany, z taką barwą dźwięku, z fajnym czasem pracy baterii. Stosunek ładowania do czasu odtwarzania jest naprawdę na dość dobrym poziomie. Nie widzę tu za bardzo minusów, no poza tym, że jest to, tak jak każdy widzi, Chińczyk, ale czy jest to Chińczyk 1:1 z Moebi, oprócz wyglądu, to zobaczycie na osobnym materiale. My już wiemy, że nie jest 1:1, bo są pewne różnice, nie tylko w wyglądzie, ale w innych aspektach, natomiast ja widziałem też komentarze pod testem Moebi hejtujące ten głośnik, że barwa dźwięku jest fatalna, nie wiem czy widziałeś. W przypadku Moebi pojawiają się takie komentarze, nie wiem, to też może wynikać z tego, że nie każdy głośnik jest w idealnym stanie technicznym, jak się kupuje, bo naszym zdaniem, to jeszcze raz powiem, za 200 zł taki głośnik, czy za 250 taki, to jest świetna cena w stosunku do możliwości tych głośników, więc ja kompletnie nie rozumiem hejtu na te głośniki. No w każdym razie jest niestety na niekorzyść Tonsila działa to, że w Biedronce pojawił się głośnik Moebi.
No, ale z mniejszą baterią, tak jak wspominaliśmy wcześniej. Naprawdę, 240 zł w tym momencie, jeśli to pozostanie ceną regularną, a nie jest tylko wrzucone w tym momencie, dopóki Moevi jest dostępny w Biedronkach, bo nie wiem w zasadzie, czy on jeszcze jest. Jeszcze jest, jeszcze widziałem. Już... Ostatnio widziałem 3 dni temu w Biedronce. Czy to jest po prostu na okres sprzedaży właśnie Moevi? No to ja uważam, że jeśli ktoś chce ciekawy głośnik wyglądem przypominającym nie Moevi, a bardziej Transmarty, no to naprawdę można się skusić na Tonsila, który jest dostępny przez cały czas, chociażby w sklepach tonsilowych. No tak, bo z Moevi zaraz będzie problem. Jak z Biedronki znikają towary, no to wtedy można gdzieś z drugiej ręki kupić w necie, ale już najczęściej tylko trzeba czekać na jakąś reedycję. A nie wiadomo, czy będzie reedycja. Nie wiem, jak się sprzedaje. Dokładnie, bo tam było napisane, że jest to produkt limitowany. Ja uważam, że Tonsil nie zawiódł. Jest to chyba jeden z ciekawszych produktów, jeśli chodzi o te tonsilowe, które mieliśmy okazję testować, bo o ile w party Densie brakowało nam basu, Burzyk miał też jakiś głośnik, też on był, też nam coś tam przeszkadzało. Słuchawki miał Burzyk Tonsila. Głośnik też miał. Też miał? Głośnik może też tak miał Tonsila. No ja jestem ciekaw, jak Flip 6 wypadłby w porównaniu z Flipem 6, bo szóstki nie słyszałem. Porównamy. Bardzo mnie to cieszy. A Flipa 6 zaraz po teście ci puszczę z ciekawości, chcę zobaczyć, jak sobie radzi. Ten Flip 6 postoi gdzieś tutaj nawet, możesz jeszcze zapodać czy co? No właśnie, no nawet go nie widziałem na oczy. A był. Kto ci się pierwszy do studia przyszedł? Ja. No to leżał na biurku przecież. No nieważne, no gdzieś tu Flip 6 ten od JBL-a się wala. I jeszcze będziemy zrobić z nim inne materiały. Dobra, nieważne, zaraz ci pokażę. A z wami dzisiaj Jacon? I Doman. I Tonsil Flip 6. I gdzieś tam Moevi przyleciał na Biedronce. Łeb masz jak sklep. Nie widać. Musisz opuścić go, jak byłeś. Nie, no to tak nie działa, no. Teraz mi pewnie spadnie. Fotel się opiera. Nie opiera się o fotel, zobacz.